Witam Państwa serdecznie. Witam Rydwanka Jaruniewicza, wójta gminy, Łukasza Kominko, sekretarza gminy, panią Annę Skórską, skarbnika gminy, panią Malinę Misiąk, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Radomówce. Serdecznie witam panów radnych, witam panie sołtys, jak również panów sołtysów, serdecznie witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Rady Gminy o Stronie Elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnie w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Przedstawiam więc porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja, punkt z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, punkt siódmy podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 1 łamane przez 2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy Radomówka. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomówka. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego gminy Radomówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Radomówce. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia i opłatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie dziennego domu pomocy. Punkt 12. Sprawy różnej wolnej wnioski. Jako punkt 13. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan mówi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, bardzo prosiłbym, aby rozszerzyć porządek obrad jeszcze wyjątkowo 4 punkty. W związku z tym proponuję, aby w miejsce dotychczasowego punktu 12 wprowadzić punkt podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Radomówka na rok szkolny 2021-2022. Podjęcie uchwały w sprawie, jako punkt 13, podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie gminy Radomówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej położonej na terenie Ukrainy. I dotychczasowy punkt sprawy różnej wolne wnioski miałby był punktem 16 i zakończenie obrad jako punkt 17. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 12, 13, 14 i 15 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Proszę spróbować jeszcze raz głosować.
Proszę spróbować jeszcze raz zagłosować, czy coś tam system słabo działa. A może przez podniesienie ręki będzie dużo słabo. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt piąty. Informacja wójta z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o informację. Panie przewodniczący, zesłuchanie. Panie wójcie, proszę siedząco. W ostatnim okresie od właśnie
sesji, która poprzedzała tą sesję, mieliśmy bardzo ważny przetarg, który co prawda był przeprowadzany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przeworsku. Natomiast miał on olbrzymie znaczenie dla naszej gminy, ponieważ dotyczył inwestycji, którą w 25% będziemy dofinansowywać, a na dodatek jeszcze było zagrożenie, że ten przetarg może zakończyć się ofertą, która przewyższałaby kwotę kosztów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie i wówczas brakujące środki musiałyby być dofinansowane tylko i wyłącznie przez powiat i przez gminę Adamówka, czyli nasz udział wtedy rósłby do 50%, jeżeli chodzi o kwotę tą, która przekraczałaby kwotę zadania przewidzianą we wniosku. Na szczęście tak się nie stało i mamy sytuację taką, że w roku bieżącym będziemy musieli na to zadanie przeznaczyć 2 304 188 zł, czyli o około 90 tysięcy mniej niż było podjęte w czasie ostatniej sesji. Natomiast w roku 2023 będziemy musieli przeznaczyć na to zadanie 2 359 411 zł, czyli też kwotę mniejszą niż była zakładana w uchwale o udzieleniu pomocy dla powiatu przeworskiego. Zadanie jest zadaniem bardzo dużym. W tej chwili musimy pomóc wykonawcy, chociażby w zakresie zabezpieczenia terenu, na którym będą składować materiały, które wykonawca zamierza zakupić na całą budowę. No, chcę tylko powiedzieć tak orientacyjnie, że samych rur 6-metrowych o różnym przekroju potrzeba ponad 1300 sztuk. No nie mówiąc o innych materiałach. Natomiast jeżeli chodzi o przetarg, to chcę też powiedzieć, że była oferta, która na szczęście była ofertą najdroższą i tenże oferował wykonanie tego zadania za 27 milionów. Czyli wtedy dostalibyśmy przed bardzo trudnym dylematem, czy stać nas będzie aż na tak wysokie dofinansowanie, bo ono by przekraczało wówczas 8 milionów złotych, jeżeli chodzi o finansowanie w pierwszym i drugim roku. Oprócz tego organizowaliśmy przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. I tutaj też mieliśmy miłe zaskoczenie, ponieważ ceny były stosunkowo nieduże. Ten wzrost cen nie jest duży, natomiast mimo, że zadania były niewielkie, to nie były zadania wielokilometrowe, to było duże zainteresowanie. Mieliśmy chyba po 6 ofert na jedno i drugie i tutaj kwoty, które zostały zabezpieczone w budżecie, pozwolą nawet, jeżeli będzie taka konieczność, na rozszerzenie zakresu. Są to rozbudowy sieci, które są realizowane pod konkretne inwestycje mieszkańców naszej gminy. Przy czym chcę zaznaczyć, że sieć wodociągowa i kanalizacyjna na nowym osiedlu
względu, że ten teren jest położony w aglomeracji Adamówka i z programu rozwoju obszarów wiejskich nie można finansować inwestycji, które są właśnie położone na terenie aglomeracji, zarówno inwestycji kanalizacyjnych, bo aglomeracja jest stworzona do celów uporządkowania gospodarki ściekowej, ale również nie mogą być inwestowane, nie mogą być wykonywane inwestycje, które są inwestycjami wodociągowymi, jeżeli są położone właśnie na terenie aglomeracji. W związku z tym to się wiąże z kolejną sprawą, a mianowicie z ogłoszonym naborem właśnie z programu rozwoju obszarów wiejskich na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tym programie można uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. I ze względu na to, że nasza gmina ma bardzo dobre parametry w zakresie procentu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej, jak również, powiem tylko, że ona, ten odsetek według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 96%, również w zakresie odsetka mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, również ten odsetek jest wysoki, w związku z tymi w tym programie niekorzystnymi wskaźnikami jesteśmy zmuszeni w pewnym sensie przez warunki tego ogłoszonego konkursu do rozszerzenia rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasne o jeszcze jedno zadanie właśnie związane z kanalizacją i stąd w budżecie będziemy zabezpieczać środki na zadanie, o którym powiem przy omawianiu zmian w uchwale budżetowej. Z innych spraw bieżących, o których pewnie Państwo nie będą musicie wiedzieć, to chcę powiedzieć, że mieszkańcy Ukrainy, którzy przybyli na teren naszej gminy, mogą mogli i korzystali z tego wnioski o wydanie numerów PESEL i tych numerów nasz Urząd Stanu Cywilnego nadał dokładnie 82 osobom, te numery są nadawane zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, zresztą tak jak i w Polsce. Natomiast o innych działaniach, które są prowadzone w związku z różnymi świadczeniami, które przysługują uchodźcom, myślę, że powie później pani dyrektor przy omówieniu. Na okazję pomoc obywatelom Ukrainy przyjęliśmy 81 wniosków o wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł i po wprowadzeniu dzisiaj pieniędzy na wypłatę właśnie tego świadczenia w ramach tej funduszu pomocy myślę, że do piątku na pewno te pieniądze zostaną wypłacone. Ponadto na bieżąco przyjmujemy wnioski. Obecnie przyjęliśmy około 15 wniosków na pomoc tutaj obywatelom, naszym mieszkańcom w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom Ukrainy, z tym, że wnioski nie odzwierciedlają liczby tutaj osób zamieszkałych na terenie naszej gminy, dlatego że część osób przyjęła naście osób z Ukrainy, więc to jest jeden wniosek, który na przykład opiewa na kilkanaście osób łącznie. Jak tutaj Pan Wójt wspominał o 82 numerach PESEL,
Ja mam wypłatę na świadczenie 300 na zasiłek jednorazowy w wysokości 300 zł dla 81 osób. Ponadto 23 dzieci korzysta z posiłków w szkole tych rodzin z Ukrainy. Mamy również przewidzianą pomoc psychologiczną, tylko dotychczas żadna też osoba z Ukrainy nie zadeklarowała chęci skorzystania z takiej pomocy. Jeżeli chodzi o dzieci, tak jak pani dyrektor wspomniała, one uczęszczają, chyba wszyscy do szkoły podstawowej w Adamówce. I tutaj przyjęliśmy takie rozwiązanie, zresztą omawiane to było z dyrektorem szkoły w Adamówce i z dyrektorem szkoły w Majdanie. Jesteśmy tutaj zgodni, że ci uczniowie, tak jak na początku zostali przyjęci do naszych klas, są one też, są ci uczniowie też wprowadzeni do systemu informacji oświatowej, tego SIO tak zwanego w skrócie, i uczą się po prostu w takich naszych klasach. Zrezygnowaliśmy z tworzenia klas takich przygotowawczych, dlatego że informacja o tych klasach przygotowawczych ukazała się troszeczkę później i po prostu z informacji od dyrektorów wiemy, że te dzieci bardzo dobrze aklimatyzują się zarówno w szkole podstawowej, w tych oddziałach szkolnych, jak również w oddziałach przedszkolnych. I wydawało nam się, i myślę, że mamy tutaj rację, że nagle izolowanie tych dzieci od dzieci polskich, no myślę, że nie byłoby dla nich przyjemne. I wydaje mi się, że to jest takim rozwiązaniem najlepszym, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty tego problemu. Mamy, ale w ramach zasad, które obowiązują w przypadku tworzenia właśnie takich klas mieszanych, ci uczniowie mają zagwarantowane dodatkowe dwie lekcje z nauki języka polskiego, przeznaczone tylko i wyłącznie dla nich. Poza tym w naszych szkołach tych dzieci jest stosunkowo mało i musielibyśmy utworzyć 3 oddziały, gdybyśmy przyjęli to rozwiązanie z tymi klasami przygotowawczymi. Jeszcze chciałbym powiedzieć o imprezie, która odbyła się, do której zachęcałem i wszyscy panowie mieliście okazję z niej skorzystać. Chcę tutaj na sesji podziękować współorganizatorom tego święta drewna Majdańskie Paleciaki, ponieważ było ono organizowane wspólnie z Nadleśnictwem Sieniawa, z Starostwem Powiatowym w Przeworsku i z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Oddziałem Powiatowym właśnie w Przeworsku, chociaż też pani wicedyrektor podkarpackiego oddziału brała w tym udział. Oprócz tego tutaj serdeczne słowa podziękowania i uznania należą się dla mnóstwa firm z terenu naszej gminy, którzy współfinansowali to przedsięwzięcie, jak również różne firmy, które świadczą usługi w lasach, zarówno gminnych, jak i w lasach Nadleśnictwa Sieniawa, jak również firmy, które dostarczają i zajmują się sprzedażą różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do
tej imprezy odbył się, turniej Trwali, który jest cyklicznie organizowany przez Lasy Państwowe. Tutaj był to turniej obejmujący nadleśnictwo Sieniawa. A trzeba podkreślić, że była to pierwsza tego typu impreza, po pierwsze dotycząca gospodarki leśnej i przetwórstwa drewna, ale też pierwsza, gdzie tak olbrzymie było zaangażowanie właśnie sponsorów. Jeszcze raz tą drogą wszystkim im bardzo serdecznie dziękuję. Nie wspomniał Pan o ilości sadzonek, czy o sadzeniu jeszcze? A, no oczywiście, to może jak zapowiadałem, to nie chciałem odstraszać, ale pierwszy, w ogóle ta uroczystość, ta impreza, no, sadzenie lasu nazywać uroczystością, składa się z trzech części. W części pierwszej uczestniczcy z różnych instytucji, chyba z zewnątrz to było bardzo mocno reprezentowane nadleśnictwo Sieniawa i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale też mieszkańcy naszej gminy, mieszkańcy gmin ościennych, też takie osoby widziałem w czasie sadzenia. Posadziliśmy w ramach projektu, który jest realizowany przez naszą gminę we współpracy właśnie z nadleśnictwem, bo nadleśnictwo zaproponowało i przygotowało w tym zakresie plan zalesienia polegający na sadzeniu w drzewostanie, który jest tam gdzieś w wieku 60 lat, który odpowiednio do swojego wieku został przerzedzony po to, żeby te niższe piętra też, do tych niższych pięter też docierało światło i zostało to podsadzone bukiem. Hektar takiej powierzchni z prawie 22, które sadzimy w ramach tego projektu, zostało posadzone w ramach tej akcji. Druga część to była bardzo interesująca. Zresztą pokazy i konkurencje odbywały się też częściowo jednocześnie, także trudno było wszystko obserwować. Mieliśmy też gości w tej części ze Słowacji. Tam był starosta z Jablonowa, przy czym starosta jest tam odpowiednikiem, tak trudno powiedzieć, wójta i sołtysa, dlatego że tam są gminy jednostkowe, tak jak w Polsce były powiedzmy w latach 60., czyli ta miejscowość, która liczy niewiele ponad 1000 mieszkańców, jest samodzielną jednostką samorządu. No i starosta okazał się najlepszy w wbijaniu gwoździa. Zdeklasował rywali wszystkich na czele. Musiał być w miastu, nie? Taki sam dla wszystkich. Był fachowiec w tej dziedzinie. Był fachowcem w tej dziedzinie. No i a oprócz tego oczywiście brali też udział mieszkańcy Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, że z ogromną satysfakcją wręczałem nagrody właśnie ufundowane przez naszych sponsorów, bardzo, bardzo cenne nagrody. Dwóm chłopcom, jak się okazało, braciom, którzy tutaj są na terenie naszej gminy i
uciekli z Charkowa. No i trzecia część, już atrakcja przy zespole, który też został ufundowany przez sponsorów. No nie wiem, nie wiem, do kiedy ta zabawa trwała. Ja nie dotrwałem do końca. Ale w każdym razie... Na pewno do niedzieli. Na pewno zgodnie z zapowiedziami zaczęła się w kwietniu, a skończyła w maju. Czyli dwa bardzo długo. Także no, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jest impreza, która odbyła się po raz pierwszy, a na pewno nie po raz ostatni. Ważne, że się udała, że była odpowiednia pogoda i jest już zapowiedź, że w kolejnym roku, w ostatnią sobotę kwietnia, taka impreza też na pewno będzie miała miejsce. Poza tym zdobyliśmy pewne doświadczenie, chociażby w zakresie nagłośnienia. To też było profesjonalne i zechcemy z tego nagłośnienia skorzystać w czasie dożynek, które będą w ostatnią sobotę sierpnia. I na pewno tego typu impreza, no, ze względu na dużo pracy pił motorowych, sprzętu, no jest sensowne, żeby odbywała się właśnie w sobotę, żeby tam nie miał żadnych zastrzeżeń. Natomiast no, na pewno możemy być dumni z tego, co osiągnęli nasi przedsiębiorcy zajmujący się no, po pierwsze usługami w lasach, ale również zajmujący się przetwórstwem drewna. No, sprzęt był tam naprawdę imponujący i pewno gdybyśmy powiedzieli, że nie wiadomo skąd jest ta wystawa sprzętu, każdy by w to uwierzył. Najdalej idące kłamstwa, to wszystko to nasi przedsiębiorcy, którym można tylko pogratulować tego, że w taki sposób działają. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu Witowi. Czy są pytania co do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W budżecie na rok 2022 proponujemy wprowadzić następujące zmiany. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 192 971 zł i zwiększyć te dochody w dochodach bieżących o kwotę 87 461 zł, tym na środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie Zadań Związanych z Nadaniem Numeru PESEL Obywatelom Ukrainy 1143 zł. Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina 15 240 zł. Chcę powiedzieć, że właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie. I to dofinansowanie, ono się pojawia zarówno w dochodach bieżących, jak i w dochodach majątkowych i w związku z tym w wydatkach majątkowych. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, powiem w skrócie, w sieci. I kolejne dochody bieżące to środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 4800 zł. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 10 000 zł.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów 16 736 zł. Środki z Funduszu Pomocy na Wypłatę Jednorazowego Świadczenia Pieniężnego 30 600 zł. I środki z Funduszu Pomocy na Wypłatę Świadczeń Rodzinnych Obywateli Ukrainy 8 942 zł. Dochody majątkowe o kwotę 105 510 zł, w tym dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina 105 510 zł. I jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków, to tutaj tą łączną kwotę powiem na końcu, dlatego że jeszcze proponowana jest jedna zmiana, o której powiem w trakcie omawiania tego paragrafu drugiego. Więc tak, sfinansowanie zadań wynikających ze specustawy nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, tyle co po stronie dowodów, czyli 1143 zł. Malowanie i zakup wyposażenia do sali narad w budynku Urzędu Gminy 30 tysięcy zł. Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 15 240 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Adamówce, od razu zaznaczę na co. Otóż jeszcze chcemy zakupić teraz jeden skład opału. No może ktoś powiedzieć, że zima się skończyła, ale zima na pewno będzie, bo taki mamy klimat. Także tutaj 15 tysięcy zł i malowanie pomieszczeń sal lekcyjnych, ponieważ one no, od 2017 roku nie były odnawiane. 30 tysięcy zł, czyli razem 45 tysięcy zł. Zakup wyposażenia do stołów i szkoły podstawowej w Adamówce, chodzi o obieraczkę do jarzy, 9 500 zł. Sfinansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 4 800 zł. I zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. To też w oparciu o artykuł dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10 tysięcy zł. Realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2022 16 736 zł. Sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 30 600 zł. I wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy 8 942 zł. W związku z tym, że Państwo w tych swoich materiałach nie macie zakupu tej obieraczki do jarzy, w związku z tym w paragrafie drugim wydatki budżetu na rok 2022 zwiększamy o 303 471 zł. W tym z tego wydatki bieżące, też ta kwota jest inna, 171 961 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to jest to łącznie kwota 131 510 zł. W tym realizację projektu Cyfrowa Gmina w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 105 510 zł. Budowa wiaty przy budynku Urzędu Gminy na pojemniki na odpady 20 000 zł. I budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasne i Pawłowa 6 000 zł. Są to środki niezbędne na przygotowanie dokumentacji na wykonanie właśnie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krasnej Pawłowa, przy czym to dotyczy dwóch gospodarstw położonych na terenie Krasnego i trzech gospodarstw
położonych na terenie Pawłowej. Te przydomowe generalnie oczyszczalnie ścieków, one nam pozwolą uzyskać dodatkowe punkty, a jednocześnie uporządkują gospodarkę ściekową w przysiłku Catłapy położonym bezpośrednio przy rozbudowywanym ujęciu wody, czyli no przy, to znaczy tak naprawdę przy ujęciu wody, bo stacja wodociągowa no jest znacznie dalej. Chcę tutaj powiedzieć, że to nie są wszystkie gospodarstwa, które są w tym przysiłku, natomiast część tych gospodarstw ma już wykonane we wcześniejszym okresie z własnych środków właśnie takie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Te przydomowe oczyszczalnie ścieków będą oczyszczalniami, które są dedykowane poszczególnym gospodarstwom, natomiast one będą oczyszczalniami ze względu na idealne warunki, jakie są w tym przysiłku, które będą z drenażem rozsączającym. I w punkcie drugim zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 110 500 zł. To jest po to, żeby ten budżet zrównoważyć. I wydatki majątkowe zmniejszamy również o te 110 500 zł, w tym z rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasne 6 000 zł, czyli to są po prostu te środki, które są potrzebne na projekty przydomowych oczyszczania ścieków. Zresztą nie tylko projekty, bo do tego wniosku potrzebna nam będzie analiza efektywności kosztowej. I ta analiza ma pokazać, że rozwiązanie w tym przypadku z oczyszczalniami przydomowymi jest uzasadnione też ze względów ekonomicznych. I z rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy zmniejszamy o 104 500 zł. Tutaj też ktoś obawiał odnośnie zmniejszenia tych wydatków, one nam wystarczą na wybudowanie oświetlenia ulicznego w dom czy na osiedlu, bo te środki pozostaną w wysokości 195 500 zł. To wszystko, jeżeli chodzi o proponowane zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. No, malowanie i zakup wyposażenia do sali na budynku Urzędu Gminy Adamówka za 30 000. Co jest planowane? Tutaj. Planowane jest wymiana krzeseł, stołów, no i poprawa estetyki całego pomieszczenia. Chcę powiedzieć, że w związku z programem przekształcania centrów usług społecznych, z przekształcaniem w Centra Usług Społecznych dotychczasowych gminy ośrodków pomocy społecznej, no na terenie naszej gminy będzie kilka wizyt studyjnych. No i na pewno nie może być sytuacja taka, jaka była przy oficjalnym otwarciu Centrum Usług Społecznych, gdzie myślę, że ci, którzy byli, zauważyli, że te stoły powędrowały krzesła do Dobczy, a tutaj były przywiezione ze Świdnicy w Dobczy. A w Świdnicy w Dobczy w czasie zajęć z klubem seniora jedna z pań na szczęście jeszcze
sprawna, no, z takiego krzesła spadła. Nie, no nie dlatego, że po prostu no dlatego, że to krzesło po prostu się rozleciało. Może była troszkę inna była. Może poszedł dwa krzesła. Nie. Tam bardzo dobrze do przewidzenia. Sztowy, juławy. One się nie łamały. Proszę Państwa, no, no myślę, że jeżeli Pan Sołtys chce jakieś te stoły wykorzystać, to niech one jeszcze są. Ale ja żartuję, Panie Wójcie. No właśnie. Panie Wójcie, to był tak. Nadzieję. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 4, łamane przez 24, łamane przez 2022, Rady Gminy Radomówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany wyczynienia 2022 roku. Witamy dalej treść uchwały, czy przechodzimy do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 1 łamane przez 8 łamane przez 2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania bilietu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Radomówka. Poproszę Pana Wójta o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc może takie szersze wyjaśnienie. Otóż obecnie obowiązująca interpretacja dotycząca maksymalnej wysokości biedy, jaką radni mogą uzyskać, wynosi 2147 zł i ileś tam groszy, jakieś grosze. I tak, to znaczy, że to powiedziałem. To nie chodzi o to. Ta interpretacja dotycząca tej maksymalnej kwoty dotyczy też przewodniczącego rady. I nasza uchwała nie została uchylona, dlatego że mieliśmy tam zapis taki, ja przypomnę, że bieda przewodniczącego wynosi 3100 zł. Był zapis. Oraz był też zapis, że maksymalna dieta radnego w ciągu miesiąca nie może przekroczyć kwoty określonej w odrębnych przepisach. I w związku z tym my wypłacaliśmy Panu Przewodniczącemu dietę w no, inną niż Rada uchwaliła. Ale tak naprawdę łącznie no, uchwaliła tą dietę właśnie prawidłową. Tylko że no, są w niej takie no, dziwne zapisy. W jednym miejscu Rada pisze, że 3100, a tak naprawdę w innym miejscu pisze, że ona nie może być wyższa niż 2147 zł i ileś tam groszy. I w związku z tym proponujemy, żeby po prostu ten zapis, który brzmiał, że ta dieta wynosi 3100 zł, zmienić na 2147 zł. Jeżeli są pytania, bo może się jasno wyraziłem, to mogę to uszczegółować. Ale to jest netto czy brutto? No to
dieta jest dietą brutto i netto, no bo od diety nie ma podatku. Bez podatku. W sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy w paragrafie pierwszym przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości stanowiące własność gminy Adamówka położone w miejscowości Majdan Siniawski, oznaczone według ewidencji gruntów jako działki o numerze 61/1 o powierzchni 41 arów, 61/2 o powierzchni 9 arów, 66/1 o powierzchni 12 arów i 66/2 o powierzchni 9 arów. No i wykonanie zleca się, powierza się wójtowi gminy Adamówka. Wchodzi w życie z wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Osobiste pytania. Proszę bardzo. Które to są działki? Szybko mówiąc, wykorzystałem pana darka. To są działki położone za Filipem, tam gdzie mieszka. One są bez dojazdu. To jest za zabudowaniami. Z tyłu? Tak. To jest dosyć jasne. Po złotej rzeki, tak? I on wnioskowo osadził. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 4/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. W sprawie nabycia nieruchomości
od zasobów do zasobów mienia komunalnego gmina Adamówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała dotyczy działki, o której wielokrotnie dyskutowaliśmy. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 2005 o powierzchni 15 ar, na której mamy pompownię ścieków. To przypomnę tylko, że zostały zabezpieczone środki zgodnie z sugestią Rady. Okazało się, że w przypadku nabywania gruntów do zasobu komunalnego, w przypadku, kiedy nie nabywamy w drodze przetargu, to musi być wycena rzeczoznawcy. Ta wycena została dokonana. Wysoka Rada podniosła kwotę, bo tam troszeczkę przekracza te 20 tysięcy wartość wyceny. No i na finał jest potrzebna zgoda na odpłatne nabycie tej nieruchomości właśnie do zasobu mienia komunalnego naszej gminy. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4, /27/22 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała podjęta się z dniem podjęcia. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Poproszę panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Z czego one wynikają? Wynikają one z uruchomienia i rozpoczęcia wprowadzenia działalności Dziennego Domu Pomocy Ciepłczanka od 21 marca 2020 roku. W związku z powyższym Dzienny Dom Pomocy jest on ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę Centrum Usług Społecznych i stanowi kolejny zespół organizacyjny Centrum Usług Społecznych. W związku z powyższym w paragrafie 10 został dodany tutaj punkt 8 Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka. W ramach tego zespołu zatrudniony jest kierownik Dziennego Domu Pomocy, który kieruje całym Dziennym Domem Pomocy. On też pełni funkcję jednocześnie opiekuna osób starszych. Ponadto jest dwóch opiekunów zatrudnionych i fizjoterapeuta, ale poszukujemy psychologa. Ja tutaj w tym miejscu również, drodzy Państwo, chciałabym zachęcić, jeżeli Państwo znacie osoby starsze, które by wymagały takiego wsparcia i mogłyby, chciałyby się kwalifikować do Dziennego Domu Pomocy, bardzo zachęcam. Na dzień obecny, w chwili obecnej mamy zrekrutowanych 22 uczestników. Brakuje nam jeszcze do pełnego stanu tak naprawdę 8 osób, więc mamy 8 wolnych miejsc i bardzo serdecznie zachęcam, bo sądzę, że już jak osoba się tam znajdzie, to już nie chce zrezygnować, tylko po prostu musi przyjść, a ten strach, który gdzieś tam się pojawia, bo jak strach przed nieznanym, przed nowym, prawda, on się pojawia, ale myślę, że powinien zostać przełamany i dlatego jeszcze raz bardzo Państwa proszę o zachęcenie. Tutaj Pana proponują, tak? Bardzo serdecznie zapraszam. Seniorzy 60+, wszyscy mi te widziani. Dziękuję. Dziękuję również Pani Dyrektor. Państwo, czy są jakieś pytania co do projektu uchwały przedstawionej przez Panią Dyrektor? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4 /28/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Głosów przeciwnych, że wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt ośrodków wsparcia prowadzonym w formie dziennego domu pomocy. Poproszę również panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że jak wspominałam, dzięki do pomocy Ciepliczanka jest to ośrodek wsparcia wchodzący w strukturę Centrum Usług Społecznych i świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, wymagają one odpłatności uczestników tego dziennego domu pomocy. W związku z powyższym, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ta odpłatność w okresie realizacji projektu jest bardzo niewielka. I tutaj zaproponowałam taką odpłatność, dlatego że też taką mamy ujętą we wniosku o dofinansowanie. Drodzy Państwo, proszę tutaj pochylić się nad paragrafem 5, w związku z nim właśnie ustala się taką, ustala się odpłatność, jeżeli uczestnikowi dziennego domu pomocy, czy też osobie samotnej, osobie w rodzinie przekroczy dochód w wysokości 150% kryterium dochodowego. Czyli na osobę w rodzinie jest to 900 zł, a na osobę samotną 1164 zł, odpłatność za jeden miesiąc uczestnictwa w dziennym domu pomocy będzie wynosić 10%. Jednak nie może ona przekroczyć 145 zł miesięcznie. Myślę, że to jest bardzo niewielka kwota tej odpłatności w związku z tym, że mają zapewne tam 8 godzin pobytu, śniadanie, obiad dwudaniowy, fizjoterapię i od 1 czerwca mam nadzieję, że będą też prowadzone różne dodatkowe usługi, terapia zajęciowa, różne warsztaty dla seniorów, więc tutaj płatność, tak jak wspominam, jest bardzo niewielka, ale też ważne jest, aby też uczestników od początku przyzwyczajać do tego, że za wszystko trzeba jednak zapłacić, bo nie można nic dawać za darmo, prawda, bo to są bardzo ważne usługi, z których oni mogą skorzystać, mają, tak jak wspominałam, zapewnione 8 godzin usług opieki po prostu, a tak naprawdę kwota odpłatności jest bardzo niewielka. Dziękuję. Tak, i oczywiście za tak, transport. Z terenu całej gminy. Ja w tym momencie jeszcze bardzo bym chciała tutaj poprosić panów radnych z Majdanu-Siniackiego o rekrutację na swoim terenie. Bo z Majdanu po prostu nie mamy nikogo. Seniorzy nie mają czasu. Seniorzy tak nie mają czasu, nie wiem, co teraz nie robicie. Jeszcze może dodam, przepraszam, bo zwrócę uwagę na to, że ta odpłatność my prowadzimy, planujemy ją wdrożyć dopiero, wiadomo, po 14 dniach od uchwalenia danej uchwały w Dzienniku Urzędu Wojewódzkiego, ale tak jak już rozmawiałam tam z Wydziałem Nadzoru, chciałabym, żeby to było od 1 czerwca, więc uczestnicy 2 miesiące i 9 dni nie za darmo. Dziękuję serdecznie panie dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 4, nowana przez 29, nowana przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt ośrodków wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu pomocy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa gminy Adamówka na rok szkolny 2021-2022. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zacznę może od tego, że koszty dowozu uczniów
do szkół realizowane przez rodziców są dofinansowywane z budżetu gminy w dwojaki sposób. Jeżeli chodzi o dzieci, które uczęszczają do naszych szkół, a muszą skorzystać z indywidualnego dowozu przez rodziców, ponieważ nie dociera na tam nasz zorganizowany dowóz, mają płacone na podstawie umowy, której my określamy koszt przejechania 1 km na podstawie maksymalnej stawki ryczałtu, jaka dopuszczona jest w przepisach prawnych. Natomiast w przypadku dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli specjalnych jest to określone w ustawie i po pierwsze Rada Gminy ustala cenę tych jednostek paliwa na dany rok szkolny i my zwracamy tylko i wyłącznie na podstawie umowy, która określa odległość, pojazd, w którym jest dowożone i zużycie paliwa na 100 km jazdy tym samochodem. No jest to na pewno rozwiązanie dużo mniej korzystne dla tych rodziców. Przy czym no też chcę powiedzieć, że część jest tego dowozu realizowana przez organizację dowozu takiego wspólnego, niemniej jednak do pojedynczych ośrodków rodzice dowożą sami. I w związku z tym, że w ostatnim okresie ta cena paliwa znacznie wzrosła, robimy taki wyjątek, zresztą nie my sami, bo część gmin też takie uchwały już podjęła, iż w trakcie roku szkolnego w związku z tym znaczącym wzrostem cen paliwa podejmujemy taką uchwałę. I w uchwale tej chcemy prosić o ustalenie przez Radę Gminy tych cen paliwa, które w tej chwili obowiązują na stacjach, które funkcjonują na terenie naszej gminy. I benzyna bezołowiowa jest to cena 6,86 zł za 1 litr. Przy czym do tej pory rozliczaliśmy po cenie ustalonej w poprzedniej uchwale podjętej w lipcu 5,39 zł. Olej napędowy 7,49 zł za litr. Do tej pory była to cena 5,39 zł. No i autogaz, który nie występuje na terenie naszej gminy, cena 3,59 zł za litr, a w naszej uchwale była 2,25 zł. Straciłaby moc uchwała z 28 lipca 2021 roku i uchwała weszłaby w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały. Są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4/30/2022 Rady Gminy Domów Rady Miasta 9 maja 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa Gminy Domówka na rok szkolny 2021-2022. Otwieram głosowanie na projekt uchwały.
komisja. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o wymiar godzin pracy nauczycieli w szkołach, to ten wymiar jest określony w karcie nauczyciela. Oczywiście również wymiar pracy zajęć pedagoga szkolnego też jest określony w karcie nauczyciela, ale określony w taki specyficzny sposób, ponieważ ten wymiar określa Rada Gminy i określona jest maksymalna liczba tych godzin. We wcześniejszych przepisach dotyczących tego problemu Karta Nauczyciela mówiła o 26 godzinach, jeżeli chodzi o wymiar maksymalny, i taka była uchwała Rady Gminy z 22 lipca 2015 roku. W międzyczasie te przepisy się zmieniły i oczywiście pedagodzy są zatrudniani w szkołach działających na terenie naszej gminy zgodnie z tym, co mówi Karta Nauczyciela, niemniej jednak no jest konieczność, aby na ten temat wypowiedziała się Rada Gminy. Proponujemy podtrzymanie tego maksymalnego wymiaru godzin, czyli 22 godziny tygodniowo, tak jak dopuszcza to Karta Nauczyciela. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Są pytania co do projektu uchwały? To jest na dwie czy trzy szkoły ten? To jest wymiar, jeżeli chodzi o pełny etat nauczyciela pedagoga. Natomiast chcę powiedzieć, że tutaj ingerencja przepisów prawa idzie bardzo daleko i w najbliższym czasie będą obowiązywać przepisy, co do których no, organ prowadzący szkołę nie będzie miał żadnego wpływu, i w najbliższych latach będziemy mieć sytuację taką, że w ilość etatów pedagoga będzie wynikała z ustawy. I zapowiedzi są nieciekawe, można powiedzieć, tylko brakuje nam paru szkół jeszcze. Także no, tutaj niestety ingerencja przepisów jest daleko idąca. Jeżeli się nie mylę, to taka szkoła, jak jest w Adamówce, docelowo będzie musiała mieć trzech pedagogów, trzy etaty. Natomiast w Majdanie też nie wiem, czy szkoła, bo to jest szkoła, która liczy powyżej 100 uczniów, też nie wiem, czy nie będzie musiała mieć dwóch etatów pedagogów. No na razie te przepisy nas jeszcze nie dotyczą. Jeżeli będzie dany, spowoduje, że subwencje to państwa. No tak, tak. W subwencjach jest wszystko. Ale właśnie, czy na dzieci ukraińskie też została zwiększona subwencja? Więc tak jak powiedziałem, my dyrektorzy szkół, każde dziecko, które przychodzi do szkoły, jest wprowadzone do systemu informacji oświatowej i ma to być uwzględnione w podziale rezerwy subwencji oświatowej. Natomiast no, nie wiemy, jakie to będą kwoty. I zasada jest taka, że jeżeli te dzieci przychodzą do szkoły w chwili, kiedy zostaną
wprowadzone do naszego systemu pojawiają się w systemie informacji oświatowej, ale też no tutaj jest też pewien ruch. Niektórzy uchodźcy wyjeżdżają, wracają z powrotem do kraju. Także jakie będą zasady podziału tej subwencji, to jeszcze nie wiemy. Natomiast jakieś tam środki będą, ale jakie będą? Na razie nie ma, a może będą. Tak? Żeby precyzyjnie odpowiedzieć, to muszę odpowiedzieć. Czy są inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 4, łamane przez 31, łamane przez 2022 Rady Gminy Radomska z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej do celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, więc w paragrafie pierwszym jest propozycja, aby w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy do i pierwsze dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Chcę tutaj tylko powiedzieć, że my otrzymując różnego rodzaju dotacje, musimy je wykorzystywać no, zgodnie z przeznaczeniem decyzji o tej dotacji. I to jest no, tylko po to, żeby Rada Gminy nie musiała podejmować no, takiej formalnej decyzji, bo tutaj nie można przeznaczyć na inne wydatki. Dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to tutaj poproszę o pomoc panią skarbnik. Co to jest? Aha, czyli to jest właśnie udzielanie dotacji, ale na realizację zadań, na które te środki są przeznaczane i te dotacje mogą być udzielane organizacjom pozarządowym. I dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku subwencji budżetu tej jednostki. I też oczywiście w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z tym konfliktem zbrojnym. I też jeżeli gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie. Dziękuję bardzo panu Witowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 4 łamane przez
32 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku upoważniająca wójta gminy Adamówka do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Otwieram głosowanie w sprawie tej uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej położonej na terenie Ukrainy. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Ja muszę szerzej jeszcze przedstawię problem. Otóż na początku tego konfliktu zbrojnego, który wybuchł na terenie Ukrainy, na apel Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej nasze dwie chyba jednostki, jeżeli się nie mylę, czyli w Majdanie Siemiawskim i w Krasnym przekazały część sprzętu. Krasne przekazało agregat prądotwórczy, natomiast Majdan Siemiawski przekazał część węży i prądownic i to zostało zebrane przez komendy powiatowe i trafiło do jednostek samorządowych na terenie Ukrainy. Teraz okazuje się, zresztą zgodnie w pewnym sensie z obowiązującymi przepisami, że po fakcie, bo proszę zauważyć, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 roku, czyli z dniem wybuchu wojny w Ukrainie. No i w związku z tym prośba jest, aby Rada Gminy to, co się wydarzyło, zalegalizowała, czyli w tej uchwale postanowiła udzielić jednostce samorządowej BWZ-ówka położonej na terenie Ukrainy pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia jednostek Straży Pożarnej o wartości 4285 zł. 85 groszy. Panie Panie, uchwały powierzchni Wójtowi Gminy Adamówka, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od właśnie 24 lutego 2022 roku. No tutaj na szczęście nie trzeba porozumienia podpisywać jak przy innych uchwałach o udzieleniu pomocy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań, rozumiem, że jest wszystko jasne, czy tam jest projekt uchwały. Uchwała nr 4 łamane przez 33 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej położonej na terenie Ukrainy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Jeszcze dwóch osób brakuje, proszę.
Państwa włączy stan sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, ogromna prośba od mieszkańców wsi Dobczan, nie tylko, bo chodzi o drogę dojazdową w pole, żeby troszkę wyremontować w postaci jakiegoś gruzy, może kamieniem. To jest droga, która pierwsza, która jest na końcu Kowali między tym lasem państwowym a Brzyskim w kierunku Adamówki tam w dół. No, no jest kłopot tam dojazdem. Druga droga, która mają mieszkańcy z Pawłowej, pole z Krasnego, no i z Dobczy. To jest droga, która jest na krótkim odcinku na terenie leśnym, ale dojazd jest do Ból, Dobczy i Sanny. Ona już tego czasu była tam delikatnie remontowana od strony drogi na wysokości chyba 30 lat, było chyba z dwie wywrotki gruzu, ale tak ją w tamtym roku ci, co się kukurydzę rozrobili, że no nie ma dojazdu. Dzisiaj, no nie dzisiaj, ale w tamtym tygodniu, jak dojeżdżał pan Popek do swego pola, no to tam pozwoliłem mu przejechać przez moje zawalane, no bo co miał popisko zrobić, jak chciał dojechać. No i dobrze by było, żeby w jakiś sposób pomóc nas i tam nie dużą ilość, ale tak chociaż wyrównać. Cyrkowski drogi, tak? Tak, tak, bo Cyrkowski drogi. Panie Wójcie, przy okazji budowy tej cieplicy, bo ta nawierzchnia była na przykład ściągana i miało być to gdzieś wyłożone. Chyba, że będzie to wykorzystywane, jeżeli by miało być to wyłożone, to lepiej poprawić to nasze drogi. No chyba nie będzie wyłożone, proszę się. No nie, ja tylko mówię o prewencyjnie, bo jakby miało być to nasze wyłożone, to w takim układzie nie można było to nawierzchnia. Ale są też drogi, które należy już załatać, nasze gminne drogi. I więc nie wiem, czy wszyscy sołtysi, sołtyski mają takie pozaznaczane miejsca. Bo rozmawiałem z panem wójtem, będziemy gdzieś mieściem sprzęt z powiatu, to należy być przygotowanym, gdzie nasze drogi trzeba po prostu ratować. Czasem jest tak, jak się jedzie do szkół kościoła na Majdan, to dziecinie, zapomnę, że nie dusia, to trzeba dojść. Ta dziura tu przyjmuje się, ale się powiatowej do mnie, na zachowanie wózku w komunikacji, że te rady będą to wyłączone. Tak się usuwa, to nie ma jedna sprawa, to nie chcemy już się. O tym lesie Paragórki. On tam w sobotę był, tą lipę wyciął, ale jeszcze tam jest do wycięcia ze cztery orchy, które są jeszcze bliżej drogi. I żeby to też usunął i trzeba było prosić powiat, żeby tam poprawił tą drogę, bo ona się staje nieprzyjemna. Zresztą pan wie. Bo pan, dzisiaj widziałem, że kopie powiat ruch. Tylko bardziej już tam bliżej Górnej, czyli tam tak dokładnie tak jak około Wolanina. Jakby wrócił się i w tym lesie pobrał obydwa rogi. No to są ich rogi i ich trzemy. Żeby tam po prostu już przygotował to, żeby po prostu dać tam nową nawierzchnię. W tym, to jest raptem może 60 metrów, która jest bardzo zniszczona. Sprawy są.
skargi. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję serdecznie panu radnym, sołtysom, panu protokolom, jak również panu Mikołowi.